69. wyjazd spacerem po górach miał zacząć się zgodnie z planem w Czernichowie i skończyć w Międzybrodziu Bialskim. No, po pewnych perturbacjach rozpoczęliśmy marsz w Łodygowicach szlakiem czerwonym. Potok Żylica z widokami na Skrzyczne i cały grzbiet ciągnący się do Węgierskiej Górki. Skrzyżowanie szlaków pod Przysłopem. Żółtym i zielonym można by dojść do Czernichowa, tak jak mieliśmy wędrować pierwotnie od Czernichowa zielonym i żółtym, a my czerwonym na Czupel. Pierwsza z przerw na czerwonym szlaku w miejscu połączenia z żółtym. Przełęcz pod Rogaczem. Schodzimy ze szlaku czerwonego na szlak niebieski. Po jakimś dłuższym wysiłku, choć nie jakimś strasznie wielkim, ekipa spacerem po górach melduje się na najwyższym szczycie Beskidu Małego, czyli Czupel wzięty, zdobyty, zaliczony, 933 metry pod nami. Czupel, czyli najwyższy szczyt Beskidu Małego, ekipa spacerem po górach zdobyła, a teraz wędrujemy na zachód. Tam musi być jakaś cywilizacja, czyli schronisko. Na szlaku znalazł się także czas na ognisko i kiełbaskę pieczoną. Schronisko na Magórze Wilkowickiej. Ekipa spacerem po górach już dotarła w to miejsce. Po dłuższej przerwie opuszczamy to miejsce i ruszamy ku przełęczy Przegibek. Gdzieś tam w obniżeniu zabudowania Bielska Białej mamy szlakiem niebieskim z Magórki Wilkowickiej. Wchodzimy na przełęcz Przegibek. Cisza na pokładzie, czyżby efekt zmęczenia. Część ekipy, która już dotarła, czy tak zwanego czuba, albo początku naszej wycieczki. Przełęcz Przegibek, przez którą tylko przechodzimy w drodze w stronę Gajków. Schodzimy z przełęczy Przegibek i za chwilę podchodzić będziemy w stronę Gajków. Osiągnęliśmy grzbiet Gajki na połączeniu ze szlakiem czerwonym, bo to jest jakby najważniejszy szlak, mały szlak beskidzki. My poruszamy się teraz po zejściu ze szlaku niebieskiego szlakiem czerwonym w stronę Groniczków, a dalej na przełęcz Kupaniki. Widoki poniżej Groniczków przed dojściem do przełęczy Kupaniki. Przełęcz Upanienki czeka na zejście szlakiem żółtym do Kus, ale na razie oczekujemy na nasz rozciągający się niebotycznie ogon. Spacer po górach także na wyjeździe listopadowym rozpoczął wędrowanie na czołówkach. Nawołujesz teraz wilki. Można wywołać duchy. Kozy, tuż przed godziną 20 kończymy naszą wycieczkę po długim pobycie w pizzerii.